uwielbiam karoliadę, uwielbiam szukanie rozwiązań, to, że taka rywalizacja w takim duchu. Bardzo mi się super podoba. Świetna impreza. Tak, bardzo fajna konkurencja, ale najważniejsze jest to, że razem się tu spotkaliśmy i po prostu integrujemy się tak. Dla młodzieży jest frajda i to w każdym wieku, a przede wszystkim upamiętniamy świętość Jana Pawła II i sobie przypominamy, że mamy sami dążyć do świętości. To jest chyba najważniejsze w tej zabawie. Święty, ale przez taką swoją zwykłą codzienność, bo to lubię podkreślać, że Jan Paweł II to święty codzienności. Oczywiście my go znamy z takich wielkich wydarzeń, ale on żył każdego dnia na nowo, podejmował ten swój trud, wysiłek i tak dalej, i tak dalej. Święty codzienny. Cóż, Ojciec Święty jako taki dla mnie osobiście i jego właśnie sposób wychodzenia do ludzi, otwartość na ludzi, jego słowo miłości i jednoznaczne, mocne głoszenie prawdy, Bożej prawdy, samo w sobie jest niesamowitym bogactwem, ale oczywiście każdy ma jakiś ulubiony jego tekst, jego słowo. Niewątpliwie w tych czasach, w których jesteśmy, to co powiedział, gdy spotkał się z młodzieżą na Westerplatte, jest na dzisiejsze czasy dobrym, mądrym tekstem. Polecam bardzo tekst ten, który tam do młodych skierował, no, że każdy ma swoje Westerplatte i każdy musi mieć odwagę, siły, umiejętność, żeby je obronić, żeby o nie walczyć, żeby go nie poddać. A młodzi ludzie, ale nie tylko, no chyba każdy, który ma jakieś w życiu pragnienia, ambicje, jakąś mądrość życiową, powinien o swoje dobro usilnie walczyć, jeżeli ktoś mu zagraża, jeżeli ktoś chce je zniszczyć. To trzeba bronić. Z miłością, odważnie, z determinacją.